Akcja Znicz trwa od wtorku. Dzisiaj mamy już czwartek, dzień zaduszny, ale to nie koniec akcji Znicz i nie koniec tego, żeby uważać na siebie na drogach, bo trzeba być czujnym cały czas i dbać o bezpieczeństwo właśnie na drogach, tym bardziej, że często mamy przedłużony weekend i niektórzy będą wracać właśnie w weekend do domów. Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja po tych dwóch dniach akcji Znicz? Czy dużo było zatrzymanych, czy były jakieś problemy? No i do kiedy można się spodziewać tych wzmożonych kontroli? Tu przede wszystkim należy podziękować kierowcom, mieszkańcom Opolszczyzny, Opola, ponieważ sytuacja na drogach wygląda bardzo dobrze. Mieliśmy co prawda około 20 kolizji, no ale tak jak mówię, kolizje to są drobniejsze sprawy. W tych dniach, teraz właśnie w trakcie naszych działań związanych z Dniem Wszystkich Świętych, no nie doszło do żadnego wypadku, nikt nie został ranny, więc tutaj właśnie podziękowania dla wszystkich kierowców. Tak jak pani wspomniała, no nasze działania jeszcze się nie kończą. Co prawda już ta zmiana organizacji ruchu w rejonie największego naszego cmentarza w Opolu już została zniesiona. Jednak tam na miejscu wciąż są policjanci, oni monitorują sytuację, sprawdzają, czy na przykład natężenie ruchu się nie zwiększy. Jeśli tak, to przewidujemy, że do dzisiaj jeszcze możemy ewentualnie te zmiany wprowadzić. Tu właśnie też tak naprawdę spodziewamy się, że jeszcze przez weekend, gdzieniegdzie ten ruch może być większy, tak? Część osób prawdopodobnie sobie rozłożyła właśnie te odwiedziny na grobach na parę dni, więc również na ten weekend spodziewamy się, możemy się spodziewać większej ilości patroli, więc również będziemy monitorowali sytuację na drogach. A jak kontrole trzeźwości, bo też takie były i też cały czas takie trwają. Czy w tym roku, że tak powiem, było trochę lepiej niż w latach ubiegłych? Właśnie dokładnie, porównując tą sytuację tegoroczną do ubiegłych lat, jest znacznie lepiej, bo przez te dwa dni zatrzymaliśmy 6 nietrzeźwych kierowców, więc w porównaniu z tym, że w zeszłym roku ich było blisko 40, co prawda przez większą ilość dni, bo nasze działania w zeszłym roku trwało około 7 dni, no ale tak jak mówię, 39, a tu 6, no to mamy nadzieję, że ta świadomość kierowców, wszystkich innych osób jest zwiększona i tutaj właśnie nie dopuszczają do tego, żeby takie osoby pod wpływem alkoholu siadały za kierownicę. A proszę mi jeszcze powiedzieć, skoro już mamy okazję rozmawiać, bo jakby zima przed nami, kiedy jest dobry moment na zmianę opon na zimowe i wy jako policjanci przeprowadzaliście niedawno taką akcję ustawiania świateł. Były to darmowe akcje ustawiania świateł w naszych samochodach, czyli twoje światło, nasze bezpieczeństwo. Czy to już jest ten moment, że należy o tym pomyśleć, kiedy będziecie sprawdzać, zwracać uwagę na takie rzeczy? Co do akcji Twoje światło, nasze bezpieczeństwo, to ona wciąż trwa, więc jeśli ktoś jeszcze podejrzewa, że jego światła są w nieodpowiedni sposób ustawione w aucie, oczywiście może nieodpłatnie sprawdzić właśnie to oświetlenie. Pełna informacja jest na naszych stronach policyjnych, tam można sprawdzić w których dniach i w których konkretnie miejscach można to sprawdzić. Jeśli natomiast chodzi o zmianę opon na zimowe, co prawda przepisy nie nakładniają w Polsce obowiązku na zmiany opon na zimowe. My jednak zachęcamy w sytuacji, kiedy temperatura okołodobowo spada poniżej 7 stopni. Wtedy już te opony letnie mogą gorzej znacznie działać. Również zachęcamy do tego, żeby te opony już tak powoli zacząć wymieniać, bo mamy już tak naprawdę bardzo często zimowe warunki. Liście opadłe, jakieś mgły, szybciej zapadający zmrok. No, te opony letnie już mogą tak dobrze się nie sprawować na jezdni, która będzie po prostu śliska, więc dlatego warto tutaj już te opony zimowe powoli zacząć zmieniać. No i będzie więcej mgieł, gorsze warunki do jazdy, więc te światła są bardzo istotne. A my Państwu życzymy po prostu szerokiej drogi i pamiętajcie, że patrole policji zawsze będą stały i zawsze będą nas sprawdzały, żebyśmy mogli być bezpieczniejsi.